Cześć, Łukasz Popiela. Zapraszam serdecznie na obejrzenie odcinka, w którym... Jest! Cześć, Łukasz Popiela. Zapraszam serdecznie na oglądnięcie wywiadu ze mną w programie Ludzie w Pogo. Moja przygoda z piłką rozpoczęła się, że tak powiem, byłem już naznaczony, ponieważ rodzina piłkarska, można tak powiedzieć. Spora też rodzina, jeżeli chodzi o liczbę osób, więc wszyscy praktycznie grali w piłkę, więc no, od początku te zainteresowania były piłkarskie. Chodziłem na mecze ze swoim tatą, na mecze brata, również tam grał mój kuzyn, który był w tym samym wieku właśnie co mój brat Jarek. Więc tak jak mówię, byłem w jakiś sposób naznaczony, ale to nie była jedna moja pasja rzeczywiście. Taką drugą pasją, można nawet powiedzieć, że w tym wieku nawet większą, był żużel. Bardzo, bardzo lubiłem ten sport, no ale jakoś moje życie potoczyło się w kierunku piłki nożnej. I powiem szczerze, że nie narzekam z tego powodu. Na pewno jestem zdrowszym człowiekiem niż gdybym uprawiał tą inną dyscyplinę sportu jak żużel. 28 rok życia, 27-28 lat. Mówią, że jest to najlepszy okres dla piłkarza. Ja też to czuję po sobie, że rzeczywiście to doświadczenie jakieś nabrane przez wcześniejsze lata gry w piłkę procentują teraz i mogę z tych doświadczeń korzystać na boisku. Mam nadzieję, że razem z swoją drużyną Puszczą Niepomnice awansujemy do tej pierwszej ligi i pokaże się szerszej publiczności niż ta tylko drugoligowa. Jeżeli chodzi o szansę Puszczy co do awansu, bardzo na to liczę, ja jak i moi koledzy z drużyny. Jesteśmy bardzo zmotywowani, jeżeli chodzi o to. Nie pompujemy jakoś tam sztucznie balonu. Staramy się myśleć o każdym kolejnym meczu. Nie jest to łatwa runda dla nas, bo przystępując do tego sezonu, Puszcza nie była faworytem. Po rundzie jesiennej zostali chłopaki liderami tej ligi. I zawsze ta druga runda będzie cięższa, bo zdecydowanie każda drużyna inaczej podchodzi do drużyny Puszczy. Bardziej się motywuje, bo ta drużyna z rundy jesiennej była znana z naprawdę takiego futbolu na tak, gdzie to nie chodziło tylko o same zwycięstwa, tylko gra mogła się podobać kibicom. Więc jest ta runda cięższa dla nas też na pewno. Jakaś ta myśl, że ten sezon zbliża się do końca i jest ogromna szansa na ten awans, też powoduje to jakąś nerwowość. Oczywiście nie można tu mówić o jakimś pętaniu nóg, ale to się daje na pewno odczuć w głowach i na pewno ta runda będzie cięższa dla nas, ale mam nadzieję, że bardzo szczęśliwa na koniec. Jeżeli chodzi o moje początki przygotowania do sezonu, walka o tą jedenastkę, to wyglądało to w ten sposób, że fajnie, bo cieszyłem się, bo to jest jakieś kolejne wyzwanie i próba swoich sił. Czy to tylko tak wyglądało w drużynie Unii, że sobie walczyłem ten skład i ten skład trzymałem, czy też po prostu tak sprawdzałem swoich możliwości. Tak? Okres przygotowawczy był ciężki dla mnie, ponieważ zderzyłem się ze ścianą, można powiedzieć. Przygotowania, jakich dawno nie miałem. Obciążenia bardzo duże, gdzie nie mogłem się pozbierać praktycznie przez cały okres przygotowawczy. Dopiero takiej świeżości nabrałem po pierwszym, drugim meczu ligowym. Było to jakieś zauważone przez trenera i ta dana szansa, którą w pewnym sensie wykorzystałem. Na każdym treningu muszę pokazywać, na każdym treningu mecz muszę pokazywać to, że ta forma jest wysoka i że warto nam je stawiać. Wyróżnienie, jeżeli chodzi o najlepszego zawodnika ligi, no jest to suplementowanie, jest to pętą całego mojego wysiłku, który był wkładany w ten rok, w ten okres mojej przygody. I takim podsumowaniem i docenieniem przez kibiców, przez ludzi, którzy mnie nominowali do tej nagrody. Także bardzo... Bardzo, bardzo jestem z tego powodu dumny i zadowolony. Jeżeli chodzi o moje
moją decyzję, jeżeli chodzi o odejście z unitarną, głównym takim powodem z mojego odejścia było to, że sytuacja finansowa nie pozwalała mi na dalszą po prostu wegetację, bo tak to trzeba nazwać, bo była to gra dla samej idei, dla tego klubu, którego kocham. Nic więcej, tak? Nie czerpałem z tego żadnych profitów, a w wieku 20, wtedy 7 lat, nie jest to możliwe, bo trzeba płacić rachunki, trzeba się utrzymywać. Nie mam lat 17, że może to spaść na barki rodziców. Trzeba myśleć poważnie o życiu i to było główną decyzją, którą podjąłem, jeżeli chodzi o odejście z Mitali. Będąc kapitanem Unii, to odejście tym bardziej było trudne, ponieważ no, powinno się zostać z tym klubem, tak? Jest się, można powiedzieć, jakąś głową tej drużyny, jakimś takim człowiekiem, który powinien być na dobre i na złe z tą drużyną. Niestety tak się moje losy potoczyły i jako były zawodnik, kapitan tej drużyny, jest to dla mnie absurdem. Jest to jakimś paradoksem w ogóle, jeżeli drużyna złożona z wychowanków osiąga jakiś sukces, bo tak to trzeba nazwać, jeżeli nie płacą złotówki, klub awansuje z niełatwej trzeciej ligi, gdzie naprawdę budżety, wypłaty zawodników były praktycznie, my się w szarym dole znajdowaliśmy, jeżeli chodzi o trzecią ligę, a tym bardziej jeszcze nie płacą z tych pieniędzy, które były obiecane, które były zapisane w kontraktach. Robi awans do drugiej ligi po nastu latach. Nie jest to zauważalne, nie odbija się to żadnym echem, nie ma żadnego wsparcia. Później, będąc liderem drugiej ligi, dalej zero odzewu, zero jakiegokolwiek zainteresowania. Jest to przykre. Mi jako wychowankowi, mieszkańcowi tego miasta, jest to po prostu ciężkie do przyjęcia. I takie sytuacje typu, że chłopaki nie mogą wejść do szatni, to w ogóle no, ręce opadają. No, nie można to inaczej skomentować. Mam nadzieję, że to się odwróci i że kiedyś ci ludzie, którzy nie chcieli pomóc, temu klubowi, tej drużynie, będą się jeszcze prosić, żeby zostać sponsorem tej drużyny. To jest moje takie skryte marzenie. Jeżeli chodzi o podejście do tego, że nie jest to zauważalne, jest to bardzo dziwne, bo jest to najpopularniejszy sport na świecie tak naprawdę. Przykładem tego, że jest zapotrzebowanie piłki nożnej w tym mieście, był mecz sparingowy tak naprawdę z drugą drużyną Wisły, gdzie pozwolenie było na 7 tysięcy osób i tyle osób się pojawiło, więc jest to prosty przykład. Jest zapotrzebowanie na piłkę w Tarnowie i ciężko mi to wytłumaczyć, dlaczego nie ma żadnej reakcji z jakiegoś lokalnego biznesu, lokalnych firm, które naprawdę gdyby tak pozbierać te firmy, nie mówię tu o jakichś horrendalnych kwotach, które trzeba by wydawać, tylko po prostu stworzyć grupę sponsorów, która by wspierała ten klub i można by zrobić naprawdę, naprawdę ciekawy zespół oparty przede wszystkim na wychowankach tego klubu i mieszkańcach miasta. Jeżeli chodzi o powrót do Tarnowskiej Unii, mam taką sporą nadzieję, że to nie był ostatni mój sezon, jeżeli chodzi o minioną rundę i że kiedyś jeszcze wrócę zagrać przy tej publiczności. Zakończyłem przygodę z piłką. Jeszcze się nad tym nie zastanawiam. Mam nadzieję, że jeszcze tych kilka lat zostało mi grania. Mam nadzieję, że na jakimś tam poziomie w miarę profesjonalnym. Staram się, jak i ze swoim zdrowiem, swoim podejściem do całej sprawy, sprawić to, żeby ta przygoda trwała jeszcze dłużej. Jeśli chodzi o moje marzenie, Zawsze podchodziłem do tego w ten sposób, że nigdy tego nie uzewnętrzniałem. Zawsze to było gdzieś tam w głębi mojego serca. Nigdy o tym nie mówiłem, nigdy z nikim o tym nie rozmawiałem. Ale tak powiem tylko tyle, że no, coraz bardziej się oddalam.